Także mam, oczywiście mam nadzieję, że te 10%, które my mamy do tego dodać, będzie wystarczającą kwotą, choć dzisiaj cokolwiek przewidzieć jest praktycznie graniczy z cudem, bo materiały budowlane, usługi są bardzo drogie i ciągle te ceny się zmieniają. Dlatego chcemy się też pośpieszyć, żeby nie czekać na, żeby nie zwlekać tym zadaniem. Tu, jak Państwo wiedzą, nas konserwator zabytków przytrzymał najbardziej, bo tam uzgodnienia trwają już nie tylko miesiącami, ale latami. Parking, właśnie ten parking przy ulicy Zamkowej, właściwie dwa parkingi, dlatego dwa, że jeden jest na tym terenie, gdzie był PKS, gdzie jest ta przestrzeń wolna pomiędzy nadleśnictwem a zespołem zamkowo-parkowym, a drugi jest parkingiem wewnętrznym, to jest ten koło hotelu. To jest nieduży parking, tam jest tylko chyba 16 czy 17 miejsc postojowych. Konserwator nie zgodził się na zagospodarowanie całego tego obszaru, tylko tam będzie trochę zieleni wprowadzonej i stąd jest taka ilość tych miejsc postojowych. Kwota, tu zaraz odpowiedź dla pana przewodniczącego rady, kwota, jaka jest przeznaczona. My mamy jedną pozycję w budżecie, to jest pani skarbnik, 4 500 000 bodajże, tak? 4 500 000 to jest w ogóle na renowację zespołu zamkowo-parkowego. To, jak Państwo sobie przypominają i mówiłem o tym wielokrotnie, to są środki, które udało nam się pozyskać w tej drugiej fazie, czyli w tamtym roku na wiosnę. Dotyczyło to tych inwestycji górskich, gmin górskich. Gminy na to dostali w sumie 4 900 000. Uzależnione to było wtedy, jak Państwo wiedzą, też od naszych wydatków inwestycyjnych, a że my mieliśmy wysokie wydatki inwestycyjne związane z budową Centrum Kultury, to dostaliśmy dosyć wysoki procent na te cele. No i niestety od tamtego czasu ta kwota zdewaluowała się bardzo i to tylko i wyłącznie z winy konserwatora zabytku. Tylko i wyłącznie, który nas po prostu zwleka z każdą decyzją, jaka jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Po prostu ja już to wielokrotnie też Państwu mówiłem i pisałem do różnych instytucji. Ta instytucja nie działa w województwie małopolskim. Po prostu nie działa. Nie wiem dlaczego, czy zajmują się tylko Krakowem, a dla nich ta pozostała część jest zupełnie nieważna. Przykładem jest chociażby wniosek o opinię w sprawie przebudowy centralnego ogrzewania w zamku, który został złożony 15 grudnia tamtego roku. Do dziś nie ma żadnego odzewu. Ich nie obowiązują żadne ustawy, KPA ani nic. I nie mamy waszego płaszcza, co nam zrobić. Dlatego ja się zastanawiam nawet, czy tu nie trzeba będzie podjąć decyzji o zaskarżenia ich w tej sytuacji, że i są na to dowody, że myśmy przez nich stracili dużą część tej kwoty, tej dotacji ze względu na szaloną inflację od tamtego czasu. Jak wiemy, że z tej kwoty, która jest, ma być wykonana również renowacja i przebudowa oranżerii. No ja już w tej chwili się zastanawiam, czy nam na ten parking, na tą oranżerię te pieniądze, czy wystarczą. Że tu jest, myślę, argument, żeby po prostu domagać się odszkodowania za przewlekłość działania tej instytucji.